politycznie niepoprawny Rafał Ziemkiewicz. I dumny z tego. Pan to wszędzie chodzi, nie chciałem pana zapraszać do programu, ale wie pan, stęskniłem się za Ameryką, już dawno nie byłem, a pan, wiem, świeżo wrócił z samego zarządu ciemnogrodu amerykańskiego, nawet z największymi zabobonnikami pan rozmawiał. Nawet przeciętny Amerykanin, taki zwykły Amerykanin, przestał wierzyć w to, że intelektualista to jest ktoś ważny. I że jak ktoś jest profesor, to on musi być mądry. W tej chwili przeciętny Amerykanin, za sprawą ludzi, którzy nad tym oczywiście przez 10 lat i dłużej pracowali, i Reagana, i Rusha Limbaugh, i wszystkich następnych, przeciętny Amerykanin się przekonał, że profesor może być idiotą. Że wielki pisarz sławny, o którym wszystkie gazety piszą, że on jest wielki intelektualista, może być kretynem kompletnym, pan, który sobie w ciągu roku trzy razy zaprzeczył i za każdym razem z wielkim przekonaniem, że to jest jedynie słuszna prawda. I Amerykanie już wiedzą, że profesor nie ma monopolu na rozsądek. Amerykanie się kochają w sondażach, więc ja się na te sondaże powołam. Jak się pyta przeciętnego Amerykanina o coś i pyta się takiego dziennikarza, czy kogoś z Hollywoodu, z tak zwanej elity, ma się 100% odmienne odpowiedzi. To znaczy, 96% Amerykanów, jeśli dobrze pamiętam, ponad 90% deklaruje, że wierzy w Boga. Ponad 70% deklaruje, że spełnia praktyki religijne, czyli religia w ich życiu jest czymś ważnym, codziennym, prawda? To jest bardzo ładny wynik. Nie wiem, czy w naszym kraju, który jest za bardzo katolicki, uchodzi, by się udało te 70% uzyskać. Ale wśród dziennikarzy, wśród aktorów, wśród pisarzy, tych, którzy w ogóle wierzą w jakiegoś Boga, to jest 7%. A takich, którzy w takich w ogóle, takiego new age'owego, że to on gdzieś tam sobie jest, ale nie ma znaczenia praktycznego, nie? A takich, którzy by jakieś praktyki religijne spełniali, to w ogóle jest gdzieś w granicach błędu statystycznego. A proszę pana, to ciekawostka taka, że ta grupa, co to pan ją na margines spycha, to ona rządzi jednak. Nie, ona nie rządzi. Ona przez jakiś czas rządziła i tu jest właśnie, widzi pan, to jest clue tego wszystkiego, co ja chcę powiedzieć i to, co ze mnie największego optymistę zrobiło w Stanach. Otóż przez wiele lat tak myślano, że co jest na górze, to jest elita. Nie? Tak. To śmietanka. No u nas też tak mówią, nie? No jeszcze tak ludzie myślą, ale my zawsze tych parę lat za Ameryką byliśmy. A tu się okazuje, że to, co jest na górze, to może być szumowina. To może nie być żadna elita. Pięknie powiedziane. Dziękuję bardzo. To może po prostu być taka sytuacja, jaka w dziejach się zdarzyła niektórym narodom. Są takie kraje, które straciły swoje elity. Czesi pod Białą Górą w XVII wieku całą szlachtę im wyrezano. Litwinom się to zdarzyło. Wynarodowiła im się cała elita. Finom się wyszwedziła. Wróci do tej szumowiny, ja bo to najciekawsze. Ona okazuje się, że można po prostu stracić te elity, mimo wszystko te narody przetrwały. I nam się też to, już przepraszam, że nawiążę do Polski, bo u nas rzeczywiście cały czas jest tak, że to jest intelektualista, jest autorytet moralny. Coś jakby powinni oni za sobą ciągnąć, nie? Nie. Ten przykład amerykański pokazuje, że w pewnym momencie, jak się rozejdzie ta elita w ogóle z oczekiwaniami społeczeństwa, zostaje odrzucona. A proszę pana, to już jest inny naród. Na tym polega amerykańska rewolucja, tak jak francuska, na odrzuceniu tej elity. U nas się już rozeszła, proszę pana, szumowina z narodem, czy nie jeszcze? Ja myślę, proszę pana, że się rozeszła. Jeżeli i z temu podporządkuje swoją działalność. Nie ja powiedziałem. Proszę państwa, jeżeli ja czytam po gazetach, że dla naszej dzisiejszej elity, czy tych ludzi, którzy nazywają się elitą, bo też mają monopol na bycie elitą, to jest wam bardzo ważne. Nie do każdego, nie do kogoś z ciemnogrodu, choćby on był i profesor, to się nie przychodzi, nie robi się z nim wywiadów do gazety, a i w telewizji się pokazują, prawda, rzadko, chyba że w takim oszołomskim, ciemnogrodzkim programie, jak WC Kwadrans. Ale jeżeli dla tej części, tej tak zwanej elity, czy szumowiny naszej, taki Zbigniew Herbert, przepraszam, że po nazwisku pojadę, nie jest autorytetem, no bo niezłomny, nie kolaborował nigdy, jeszcze mówi, że to nieładnie się świnić. Czy wielu, no już nie chcę tych nazwisk za dużo, ale że Waldemar Łysiak nie jest autorytetem, jest oszołomem. Czy ojciec Bocheński nie jest autorytetem. A autorytetem moralnym, intelektualistą się staje taki ktoś, kto wiadomo, że całe życie się świnił, że donosił, SB-kapował na swoich kolegów i za to dostawał paszport służbowy na wyjazdy, to, znaczy, ja myślę, że, to jest znak, że rzeczywiście coś tutaj się rozeszło i że tak jak ci Czesi, czy ci Litwini, czy Finowie stracili swoje elity narodowe w pewnym miejscu, tak, my też się musimy pogodzić z tym faktem, że ta elita gdzieś sobie poszła. I wie pan, ja jeszcze jedno tak na koniec. Przecież
jak się czyta niektóre gazety, już tak nie chcę mówić po tym, które, ale to myślę, inteligentni widzowie to i tak się domyślą, to tam wręcz wyraźnie widać, że one rysują taki obraz świata. My jesteśmy tą grupą powołaną, żeby nad tym narodem, nad tym motłochem, który jest ciemny, ksenofobiczny i nie tylko myśli, gdzie by tu jakiś pogrom zrobić, my nad nimi musimy straż trzymać. Ja bym chciał jeszcze, może na koniec, niech mnie pan zarazi takim hura optymizmem, że w Ameryce to jest masa, wielosetmilionowa masa ludzi, którzy należą do ciemnogrodu. I to, co u nas Szumowina krytykuje, to, że tam jest normalka w Ameryce, że my nie jesteśmy jakieś, proszę pana, dinozaury ze skansenu, tylko że to my jesteśmy normalni, a świat postępowy, to proszę pana, to jest tutaj, o. Dobrze, to ja panu dam taki przykład, że w Teksasie, na południu tereny, które muszą być panu bliskie, w tej chwili w 80% hrabstw nie ma ani jednego lekarza, który by się podjął wykonania aborcji. To jest powód, dla którego tamtejsi liberałowie tak bardzo się domagają, żeby aborcja była płatna przez państwo i była dokonywana w szpitalach publicznych. Teksas, proszę pana, wielokrotnie od Polski większy jest. Teksas jest dużo większy od Polski, tak, oczywiście. Ale dlaczego ich tam nie ma? Dlatego ich tam nie ma, że jeżeli jakiś lekarz w takim hrabstwie przeprowadził u siebie zabieg aborcji, który nie potrafi go usprawiedliwić, że to było... dla ciemnogrodu, zabójstwo niewiniątka. I nie potrafi tego usprawiedliwić, że była to wyższa konieczność, bo na przykład ratował życie matki i musiał wybierać. No takie zdarzają się wypadki, ale bardzo rzadko. W każdym razie, jeżeli tak zrobi, to następnego dosłownie dnia w gazetach wszystkich ukazuje się ogłoszenie wykupione przez Operation Rescue, to jest taka prywatna, nierządowa organizacja społeczna, która się zajmuje zwalczaniem aborcji. I ukazuje się ogłoszenie. Niniejszym zawiadawamy, że dr Smith przeprowadza aborcję. Prosimy wszystkich, którzy nie godzą się na zabijanie dzieci, żeby nigdy więcej nie korzystali z usług doktora Smitha. I albo następnego dnia doktor Smith daje ogłoszenie, że on przeprasza, ale naprawdę nigdy więcej nie będzie, a musiał, bo mamy też jakąś... Albo doktor Smith pakuje walizy i wyjeżdża do Waszyngtonu, dystrykt centralny, bo tam jeszcze, prawda, być może mu to ujdzie na sucho. Proszę państwa, proponuję, by ciemnogród ten sposób przeniósł na polski rynek, i nie tylko jeśli chodzi o zabójstwa niewiniątek, no, w ogóle akurat... o różne rzeczy. W każde miejsce, gdzie wygrywamy to, że ludzie zaczynają decydować, że rynek zaczyna decydować, to jest oczywiście każde miejsce, gdzie ciemnogród właśnie tą najskuteczniejszą bronią, jaka jest w kapitalizmie, czyli metodą bojkotu, może bardzo wiele osiągnąć.